Piotr Herman, szpiegul.pl, cześć. Za oknem jeszcze wciąż letnie słońce. Ono jest raczej letnie niż latowe. Letnie dlatego, że to już nie są te takie upały. Natomiast jest ładnie, jest bardzo ładnie, słoneczko świeci, chmurki, jakieś tam gdzieś maleńkie kołderki, takie prześroczyste, puchowe, gdzieś daleko, gdzieś słoneczko, ma się czym przykryć. Dzisiaj szpiegu Live, wspaniały, cudowny, to jest środa. W środę powinien ukazać się nowy odcinek OSS Okiem Służb Specjalnych, ale ten podcast nie ukaże się ani dzisiaj, ani w tym tygodniu. Sorki! Niestety musiałem troszeczkę pozarządzać. Czasem, zresztą dzisiaj też będzie trochę o zarządzaniu czasem w life. Natomiast, no, mam taki natłok rzeczy bardzo pilnych, ale tak pilnych, że one są już naprawdę bardzo pilne i muszę się nimi zająć. Więc ja bardzo przepraszam. <grytanie> ale, przez najbliższych kilka dni nie będzie ani nowych odcinków szpiegu lifea, ani w tym tygodniu mówię podcast OSS Okiem Służb Specjalnych się nie ukaże. Czy na waszą prośbę również od razu mówię przerabiam szpiegu Life w wersję audio i wrzucam jako odrębny kanał, jako odrębny podcast, jeżeli ktoś będzie chciał w MP3 sobie to pościągać, posłuchać no bo po prostu na przykład jadąc samochodem nie ma na to szans, żeby i patrzeć jak ja gadam i, i, i słuchać, więc będzie można tego wszystkiego posłuchać Przerobia, przerobię to wszystko na audio wrzucę jako odrębny podcast ale to wiadomo, że to audycje wideo, które są przerobione na podcast będą, on oczywiście ma już nazwę Szpiegu Live, ja tam staram się już podpinać najważniejsze, żeby pod Apple Podcast podpiąć, dlaczego najważniejsze bo wszędzie indziej już chyba podpiąłem i tylko pierwszy odcinek na razie wrzuciłem. No to trochę potrwa, trochę potrwa, na pewno nie w tym tygodniu, tylko dlatego, że mówię, mam bardzo, bardzo ważną pracę do wykonania i potrzebuję na to kilku, kilka dni takich pełnych. Ja nie mogę się rozpraszać na jakieś inne rzeczy. O, widzę, że półki jakoś tak w tej kamerze <grywa> krzywo zupełnie są. One za, nie są takie krzywo. Aha, ta kamera stoi tak pod kon, ale to ciekawe. To są właśnie rzeczy związane z byciem operatorem kamery, którym ja oczywiście nie jestem, a jednocześnie muszę ją ustawić, obsłużyć i nie zauważyłem, jak bardzo te półki są krzywe. Nie ma to żadnego znaczenia i dziś zaczynamy nowiutki, świeżutki temat. Dzisiaj, dzisiaj opowiem sobie, sobie znowuż mi się to E wrzuciło na koniec, nie powinno. Cmokanie i E na koniec, nie wiem skąd mi się bierze, mam takie jakieś dziwne nawyki i niszczymy je, niszczymy. Dobra, dzisiejsza infografika, którą zamieszczam jest pomarańczowa, co oznacza, że tematyka SID, Self Intelligence Development. I dzisiaj będę mówił o, o zarządzaniu samym sobą. Czyli o podstawowych podstawach, no, nazwijmy tego ogólnie właśnie samorozwoju. To jest właśnie podstawowym założeniem SID. Powtórzę, Self Intelligence Development. Co tłumaczę jako rozwój indywidualnego potencjału wywiadowczego, czy też rozwój inteligencji własnej. Tak czy inaczej chodzi o samodoskonalenie. Tyle, że w oparciu o cykl wywiadowczy i inne narzędzia roboty szpiegowskiej, tak? No tak ładnie powiedziałem, no, roboty wywiadowczej, no szpiegostwo to taki brudny zawód. <grych> Dobra, ale co to jednak znaczy to całe samodoskonalenie? Bo zwykle to mamy do czynienia z takim bleblaniem przeróżnych coachów, przeróżnych mędrców i tak dalej. No oczywiście nie wszystkich, absolutnie nie wszystkich. Natomiast często mamy do czynienia z bleblaniem i nie wiadomo o co chodzi. A ja znalazłem taki fajny systemik tłumaczący, co to jest samodoskonalenie, już dawno temu. I samodoskonalenie to nie jest nic miękkiego, znaczy, to są umiejętności tak zwane i miękkie, i twarde. Natomiast na pewno nie są to umiejętności typu blebleble ble, ble, nie wiemy o co chodzi. Absolutnie nie. Samodoskonalenie, samodoskonalenie to jest po prostu kierowanie sobą i swoim życiem. I ono opiera się na czterech bardzo konkretnych filarach. Ja zaznaczam, że to są filary, ale mnie coś zdrapie, no sorry. Zaznaczam, że to są filary, a nie etapy. Dlatego, że nie należy tego traktować, że najpierw filar pierwszy, filar drugi, filar trzeci, filar czwarty, tak jakby to był krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci, krok czwarty. Absolutnie tak to nie działa. To są filary. Wszystko, całe nasze samo doskonalenie, samo rozwój, on się odbywa równocześnie w każdym z tych filarów, równocześnie w każdym z tych filarów. I a, przy czym jest to, ja wiem, zasada naczyń połączonych, bo im więcej w, takie, wyobraźmy sobie cztery połączone męzurki tak, <laughs> im więcej nalejemy, na przykład do filaru pierwszego, tym bardziej to się wyrówna w filarach następnych, niemal niemal równocześnie. I i to właśnie tak działa, dlatego to są filary, a nie kroki. Powiem tak, najpierw omówię szybciutko te cztery filary, a potem ci złożę dopiero w całość. Myślę, że to ma bardziej sensowne działanie. Filar pierwszy. Filar pierwszy to jest poznanie siebie, poznanie samego siebie. Bo zanim cokolwiek stworzysz, cokolwiek musisz dobrze siebie poznać. Dobrze. Dobrze, bez żadnego udawania. Po pierwsze po to, aby robić to, na czym ci zależy. Po drugie, aby nadać tej pracy, no może nie sens, ale właściwe priorytety. Bo możesz robić coś, Czego nie znosisz? Być może taka jest właśnie Twoja praca dzisiejsza, a być może od zawsze taka praca Twoja jest. Ale my rozmawiamy o samodoskonaleniu, czyli o życiu własnym życiem. Więc musisz wiedzieć, co chcesz robić. Znając siebie, zaczynasz lepiej rozumieć innych. Jeżeli poznasz siebie, to lepiej zrozumiesz wszystkich wokół Ciebie. A wtedy ludzie zaczną dostrzegać, że Ty wiesz, kim jesteś. Mało tego. Zaczniesz dostrzegać te różne obszary, w których musisz się jeszcze rozwijać, aby działać, uwaga, skuteczniej, skuteczniej. No i wszystko to brzmi oczywiście prosto, bo taki jest i fajnie, ale tak naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo trudne. Dlaczego? <laughs> Sorki. Bo musisz zmienić, ja o tym już cały czas mówię, w niej od ilu odcinków Szpiegulife'a w różnych kontekstach i także w kontekście SID. Musisz zmienić paradygmat. Musisz zmienić sposób postrzegania w tym przypadku samego siebie. To bywa bolesne. Bo nasz obraz, ten, który mamy samego siebie, samych siebie w środku tam, on się znacznie różni od tego, co widzą ludzie. My widzimy się raczej takimi, jakimi chcemy być, a nie takimi, jakimi jesteśmy. A ludzie widzą nas, jakimi jesteśmy, ale to nie jest obiektywne. Oni widzą nas przez pryzmat tego, co mają w głowie swoich założeń, siatek pojęciowych i tak dalej. Też nie widzą nas, nas uczciwie i prawdziwie, jacy jesteśmy, ale tak nas widzą. <laughs> Yy, jakie są podstawowe narzędzia tego, tak? Dużo słuchania, <grytanie> jeszcze więcej myślenia i dumania nad samym sobą? I nie obejdzie się bez pokory, gdyż rozpatrywać będziesz swój charakter, nawyki, sposób życia, yy, posiadaną wiedzę, posiadane umiejętności, albo nieposiadaną i nieposiadane umiejętności, ponieważ to dostrzeżesz. I jak widzisz, musisz na chwilę się zatrzymać, bo no po prostu. Nie ma, szans do tego, nie ma szans na to, aby uciec od takiego lekkiego filozofowania, od, mm, od tych pytań o cel Twojego życia, pytań o Twoje przekonania, o to w co wierzysz, o to na czym Ci zależy, czego chcesz, no, jakie masz w ogóle aspiracje i czy one idą po drodze z wyznawanymi przez Ciebie mm, na przykład wartościami. Bo taka ciekawostka to wartości nadają nam wiarygodności, to wartości. To one są tym, tym, co buduje zaufanie. Nie to, co robimy. Bo to, co robimy, wypływa z naszych wartości. Jeżeli nie wypływa i udajemy, to nie ma szans, to się posypie. Wcześniej czy później to nas zdradzi i kompletnie utracimy wiarygodność. To wartości nadają, na, e, nadają e, budują zaufanie do nas, do tego, co my robimy. I nie obejdzie się od, e, bez analizy samego siebie. Przede wszystkim od znalezienia odpowiedzi na to pytanie, kiedy jest, w przypadku SID to nas najbardziej interesuje, kiedy jesteś najbardziej skuteczny, a kiedy jesteś najmniej skuteczny. To są podstawowe zadania, pytania, pod, podstawowe w znaczeniu jedne z tych pierwszych, albo te, które cały czas analizując siebie musisz, musisz mieć w głowie i musisz szukać odpowiedzi na te pytania. Skuteczność, nasza skuteczność. Narzędzi do tego jest sporo, Yy, istnieją. Yy, a twarde dane tego filaru, tego pierwszego filaru, filaru Poznanie siebie, Poznanie. To twarde dane to są umiejętności, i wiedza. Albo wiesz i umiesz, albo nie wiesz i nie potrafisz. I przechodzimy do drugiego filaru. <gry> Dlatego, że w tym momencie nasza menzurka łączy się z filarem drugim, którym jest rozwój, rozwijanie się. Skoro wiesz już kim jesteś, albo prawie, że wiesz kim jesteś, wiesz co umiesz, wiesz czego nie umiesz, co powinieneś się nauczyć, to właśnie nadchodzi moment na opanowanie tych umiejętności i przyswojenie tej wiedzy, których potrzebujesz. Jeśli są skomplikowane, to przyswajasz je małymi porcjami, metodą małych kroczków, krok za krokiem. Nie robisz potężnych skoków, to w ogóle może nie wyjść, możesz paść po drodze po prostu, małymi krokami. Dzień, każdego dnia, każdej chwili. I teraz tak, ja wiem, że ty powiesz, nie mam czasu na to wszystko. No tak, ale jeżeli chcesz pracować nad samodoskonaleniem, nad samorozwojem. Samorozwój jest lepszy, dlatego że samodoskonalenie, ono zwykle dotyczy jakichś tam cech psychicznych, a samorozwój dotyczy i wiedzy, i umiejętności, i twojej osobowości ogólnie powiem. A to znaczy... Oznacza, że musisz znaleźć na to wszystko czas. A zwykle. I pieniądze. Bo obecnie mamy mnóstwo narzędzi na rynku. Mnóstwo takich produktów edukacyjnych, których często nawet nie musisz w jakiś szczególny sposób dostosowywać na swoje potrzeby. A pamiętaj, że te potrzeby to ty już znasz, albo dobrze poznałeś znaczną ich część, dlatego że przerabiasz, że jednocześnie filar pierwszy, od którego w ogóle zacząłeś, tak? Yy, ...ja może zaznaczę taką rzecz, że Najskuteczniejsze, absolutnie najskuteczniejsze jest uczenie się na podstawie porażek. I to wcale nie daj Boże czyjś, tylko, e, tylko porażek własnych, dlatego że na porażkach uczymy się najlepiej. Być może jest to w ogóle najważniejsza umiejętność życiowa, ale chodzi o co tam chodzi. Nie chodzi o to, żeby zakładać porażkę już na wstępie, zanim coś zrobisz. To jest durne i w ogóle tego nie powinno się brać pod uwagę. Chodzi o to, że w przypadku wystąpienia porażki, jeżeli to co robisz, jeżeli ona jednak nastąpi, to nie skupiaj się na poszukiwaniu kozła ofiarnego, zwykle samego siebie, na obwinianiu kogokolwiek, albo właśnie samego siebie. W ogóle na tym się nie skupiaj. Skoncentrować się należy na przeanalizowaniu wszystkiego, tego, co się wydarzyło, na wyciągnięciu z tego konkretnego doświadczenia wniosków. A wszystko po to, żeby nie popełnić tego samego błędu ponownie, ponownie. Uczenie się na błędach właśnie na tym polega. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale jak ja już mówiłem wielokrotnie, prawda, podobnie jak i zło, jest banalna. Po prostu jest banalna. W ten sposób yy, uczysz się na podstawie każdego zadania. O. Zadania, które sam przed sobą, przed sobą stawiasz. Teraz taka rzecz. Nigdy, przenigdy nie rób nie wykonuj zadania, którego sam sobie nie postawisz. Jeżeli gdzieś w pracy zawodowej ktoś stawia Ci zadanie do wykonania, to jeżeli to zadanie będzie Ci narzucone, a Ty dodatkowo, dodatkowo nie przyjmiesz tego zadania jako swojego i go nie będziesz wykonywał jako zadania narzuconego samemu sobie, postawionego mu samemu sobie, to będziesz nienawidził tego, co robisz. Ty stawiaj sobie zadania jako wyzwania i jeżeli ktoś ci mówi zrób A, ma takie prawo, załóżmy, to zrób to A, ale dopiero wtedy, kiedy ty sam sobie postawisz, zrób to A. Tam w środku, wewnątrz, to ty stawiasz sobie swoje zadania, to ty odpowiadasz za swoje życie. To tak wygląda. To nie jest przyjemne, ja wiem. Za każdym razem, absolutnie za każdym razem musisz wyjść ze swojej strefy komfortu. Czasami nawet bardzo. A to nie jest przyjemne, to jest, to jest wręcz nieprzyjemne. Miej tego świadomość, ale to nie znaczy, że masz rezygnować. Ech. Rozwijanie siebie. Ono ma to do siebie, <laughs> siebie, siebie, że zaczyna wpływać na innych ludzi. Poprzez twoje interakcje z ludźmi wokół Ciebie. Niektórzy z tych ludzi są Twoim zespołem. Niektórzy nawet nie wiedzą, że są Twoim zespołem, takim teamem bliskim, albo że są Twoimi współpracownikami. Oni naprawdę mogą tego nie wiedzieć. Chodzi o to, co Ty masz, Twoja percepcja, jak wygląda. I teraz Ty rozwijając się, wpływasz coraz bardziej na rozwój tych ludzi. I tak dochodzimy do filaru trzeciego, którym jest dzielenie, dzielenie się. Często, ale nie zawsze, nie zawsze. Samo rozwój prowadzi do rozwoju cech lidera u Ciebie. U tej osoby, która się rozwija. To oczywiście zależy od cech osobowościowych. Lider rozwija się zawsze, ale wcale nie musisz być liderem. To nie o to chodzi. Bo pomimo tego, poznając siebie i rozwijając się, budujesz swój wpływ na ludzi wokół Ciebie. To ja już to powiedziałem przed chwilą. Ci ludzie dostrzegają możliwości rozwoju i poszerzanie horyzontu, bo oni to widzą. I tego się nie obawia. I tym bardziej, że. Wśród tych właśnie ludzi będą tacy, którzy będą cię wyśmiewać, którzy będą cię ignorować. To nie jest istotne. Zresztą, umiejętność radzenia sobie z takimi ludźmi, z takimi postawami, to również jest element Twojej przecież nauki tej, tego samorozwoju. Znajdą się bowiem, bowiem wśród tych ludzi tacy, którzy są zdolni i Ty nigdy nie obawiaj się wspierać ich w ich rozwoju. Oni Cię wesprą później w Twoim. Są bowiem takie sprawy, którym warto poświęcić więcej uwagi. I to tylko po to, aby twoje działanie miało znaczenie, aby to, co robisz, miało znaczenie dla ciebie. Nie żadne, nie wiesz w żadne, nie wiem ee, plany, które są ci dane z góry, nie wiem co jeszcze, jakieś przeznaczenia. Nie. Chodzi o to, żeby to, co robisz, było ważne dla ciebie. I nie rób tego na półgwistka. Bo jeśli nie masz czasu, żeby wystarczająco go poświęcić, albo dana sprawa całkowicie ci nie leży, to nigdy, ale to przy nigdy nie angażuj się. Szanuj swój czas, zarządzaj nim. Bardzo ważny jest bowiem filar czwarty. Debanie o siebie. Ja już o tym mówiłem, ale musisz nauczać się zarządzać swoim czasem. Po prostu musisz. To taki element, który wpływa na twoje zdrowie psychiczne. A ponadto, jeśli nie masz czasu na przykład na jakikolwiek ruch, jakikolwiek ruch, to wpływa to również na twoje zdrowie fizyczne, a ty musisz dbać o siebie. Musisz odnawiać te takie źródła energii, one są i fizyczne, i psychiczne, hmm. które po prostu pompują cię do życia. No i tyle. I musisz unikać właśnie przy tym zarządzaniu czasu. Musisz unikać powtarzania zadań i dublowania procesów. O co chodzi? Przede wszystkim o to, na filarze pierwszym poznanie siebie. W filarze drugim rozwój ty zrozumiesz, e, jakie procesy dzieją się w twoim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. I teraz w sytuacji, w której ty za każdym razem zbierasz w ten sam sposób, te same drobne, jakieś dane, które są Ci potrzebne do wykonania zadania, jeżeli powtarzasz wymyślanie procesów, bo to chodzi o wymyślanie procesów, to jest bez sensu. Ty stracisz, tracisz na to mnóstwo czasu. W dwóch pierwszych filarach ty identyfikujesz procesy, wiele odtwarzasz je, bo ty ich nie budujesz, ty je odtwarzasz. I w momencie, w którym ty już je odtworzysz, kiedy, kiedy znasz, e, chodzi o to, żebyś działał zgodnie z tymi procesami. To taką rutynę nabył. To jest pozytywna rutyna, ponieważ ty działasz zgodnie z procesami, a nie działasz jak automat. To jest coś zupełnie innego. No mówię, jak widzisz, nie da się ominąć żadnego z tych filarów, a chodzi wszystko po to, o to abyś osiągnął w swoim życiu. Ja go nie dzielę na zawodowe i osobiste. To jest po prostu twoje życie. Musisz osiągnąć równowagę. Ja cię <laughs> ostrzegam, równowaga. Nie jest tym, co, co sobie się wydaje, czym jest. To nie jest stan nirwany uuu, i wiecznej szczęśliwości. W żadnym wypadku. O, równowaga to jest równowaga pomiędzy zimnem a ciepłem, tak? Na przykład. Yy, jeżeli chodzi, kiedyś ci mówiłem nawet, że jest taka byle jaka pogoda, że nie wiadomo nawet jaka jest. I była to pogoda równowagi, dlatego że nie było ani zimno, ani ciepło. Nie było ani słońca, ani deszczu. Nie było ani za jasno, ani za ciemno. Aczkolwiek wolałbym jaśniej, tak? Yy, temperatura była ani za wysoka, ani za niska. Lekki, le, lek, lekki taki, taka rzeźkość była a dla mojego organizmu, dla mojego fizycznego ciała było to po prostu genialne yy, dla mojego psychicznego miałem troszeczkę inne wymogi tego akurat dnia a to nie oznacza, że nie byłem w, że ta pogoda nie była w równowadze to jest właśnie osiągnięcie równowagi osiąga się coś kosztem czegoś się, ale jest to świadome, godzi się na to świadomość to jest w ogóle takie słowo klucz myślę w tym, o czym ja dzisiaj mówię Dobra, no to chodzi po prostu o twoje życie i tyle Oj, i coś mi się tam za oknem dzieje, bardzo dużo ludzi nagle mi przeszło i było głośno. I dlatego tak patrzyłem, co tam jest, co tam jest grane. Zanim zakończę dzisiejszego Szpiegu Life'a, wymienię raz jeszcze w kolejności te cztery filary. Powtarzam, w kolejności nie kroków, tylko jednoczesnego dziania się w każdym z tych filarów. Poznanie się, rozwijanie się, dzielenie się i dbanie o siebie. Ja wracam już do swojej pracy, wyłączam się na kilka dni. Nie będzie ani szpiegu live'ów, nie będzie nowego odcinka OSS. Sorry, nie mam po prostu w tej chwili na to czasu. Mam bardzo ważną rzecz do wykonania i potrzebuję na to kilka dni. Zresztą. Ty z tej rzeczy również skorzystasz, ale ja muszę ją zrobić, wybacz. Wobec tego, widzimy się za kilka dni, ja myślę, że nie cały tydzień, ale ja potrzebuję tych kilku dni na bardzo poważną, bardzo pilną pracę, którą muszę wykonać. A dzisiaj życzę Ci bardzo miłego dnia na ten najbliższy, powiedzmy to, ten tydzień na te najbliższe kilka dni bardzo dużo pozytywnej energii, ładuj się. Jeżeli chcesz mnie przesłuchać, pamiętaj sobie, tych odcinków w szpiegu Life a, ten jest 56. Jest co słuchać. Na blogu jest cała masa artykułów, podcastów jest, nie pamiętam, chyba 45. <laughs> Oj, przepraszam. Takich byczych. Naprawdę. No, masa, ogrom świetnego materiału, który jest za darmo. Wystarczy wejść i słuchać. Także na pewno przez ten kilka dni nie będziesz się nudził, tylko wejdź i jeszcze raz, jeżeli czytałeś, odśwież sobie. Na dzisiaj mówię. Cześć! Piotr Herman, szpiegul.pl. Do zobaczyska!